Dobra, w takim razie witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii Elden Ring. No i w dzisiejszym materiale postaram się przejść na zupełnie nową krainę, a mianowicie na tą bardziej południową. Trzeba będzie przejść przez ten cały most, no i proszę bardzo, mamy nową, powiedzmy, trzecią krainę, właśnie po tych lasach oraz... Jak ta pierwsza kraina się nazywa? Zaraz. Pogrobno, jeżeli mi pamięć nie myli. Ale zanim to wszystko zrobimy, no to jeszcze dwie lokacje, żeby wygrać to na 100%. Mamy wioskę w wodach przyzwania oraz niegasnący kościół. Więc takie zagramy sobie na samym wstępie z kilkoma bossami, z tego co można zauważyć. W sumie próbowałem już walczyć na tego bossa trochę wcześniej, ale był on dosyć ciężki, ale teraz myślę, że raczej powinniśmy sobie dać radę, więc proszę bardzo. Zupełnie nowy przeciwnik, który może być całkiem mocny. Jak sami widzicie, potrafi się on teleportować. A więc możemy wezwać właśnie swoją zgraję przyjaciół, więc proszę bardzo, jest taka możliwość. No i teraz zagramy już w sposób zwyczajny. To jest głupie, ten wróg jest dosyć denerwujący z tego względu, że potrafi właśnie przyzywać tych swoich koleżków. No i potrafi się jeszcze teleportować. Więc to może być dosyć mało przyjemne i dosyć długie. No i na samym wstępie wychodzi to dosyć łatwo, jak sobie widzicie. O! No jak sobie widzicie, potrafi on także zadać całkiem niezłe obrażenia. No i w sumie już większość załatwiona, tylko nie mam już w zasadzie energii na więcej, dobra. No i po raz kolejny ta mało przyjemna teleportacja. No, koleś potrafi się teleportować po tym całym bagnie, więc trzeba go będzie poszukać trochę. Tym razem z tej strony. No i właśnie wzywa tych swoich jeszcze koleżków, co jest dosyć mało przyjemne. Kurde, jeszcze z jakimiś dźdami. No, szykuje się jakieś kolejne uderzenie. Jeżeli chodzi o te kościotrupy, no to one się chyba wskrzeszają. Trzeba je później dobijać. Jak właśnie leżą i ta poświata z nich występuje. No, kolejne uderzenie. Ale w każdym razie już kolesia robimy chyba do końca. Tak jest. Pokonano wroga, boss z bagien i co w związku z tym? Morowe korzenie, dziękuję serdecznie. Jeszcze prochy szkieletów. Dobra, to się może przydać. Czyli po prostu będę mógł inne jeszcze prochy wzywać i w zasadzie tyle. W sumie nie widzę już żadnych konkretnych rzeczy, jeżeli chodzi o tą lokację. No, powiedzmy, że sobie jakkolwiek to wszystko zwiedzę jeszcze trochę bardziej szczegółowo. W sumie nie sprawdzałem tych wszystkich miejscówek, nie wiem, w każdym kącie. Może tędy na przykład coś odnajdziemy. Niby widzę jakieś kolejne kościotrupy, ale no nie ma żadnych przedmiotów konkretnych. Więc w sumie chyba nie ma co jakoś zbytnio przedłużać na jakąś mało interesującą walkę. Tylko sobie przejdę tak, powiedzmy, w kółko. Jeszcze tamtędy? No w sumie ta lokacja jest dosyć rozległa, jak możecie zaobserwować. Tam jeszcze dalej jest jakiś przeciwnik z latarnią. Zaraz. Może to będzie czymś, nie wiem, spektakularnym. Chwila, moment. Jeszcze mnie gonią jacyś mało przyjemni wrogowie, ale to nie jest nikt super nadzwyczajny. Potem trzeba go jeszcze dobić i po robocie. A, jeszcze mamy do czynienia z jakimś dungeonem, okej. Czy to szykuje się kolejna walka z bossem, czy jak? Niestety nie mogę tędy wejść. Chyba czeka nas jakiś inny sekret, a tędy sprawdź. A, mamy klucz? Klucz kamiennego miecza, tak, to się zdobywało w jakichś innych lokacjach. Czasami na przestrzeni tego świata, już dokładnie nie pamiętam,
w jaki to było sposób, kurde. Dosyć ciemno. Trzeba będzie wykorzystać ten... tą pochodnię. No ci wrogowie, to jakieś żółwie w ogóle totalnie pasywne, nie ma nawet co ich zaczepiać chyba. Więc po prostu przejdźmy dalej i tym oto sposobem mamy skrzynię. Więc zobaczmy. Na wszelki wypadek się cofnę. Nie, to nie jest pułapka. Talizman zielonego żółwia. A zobaczmy sobie w ekwipunku, co ten talizman w ogóle daje. Okej, czyli zwiększa szybkość odzyskiwania energii. Ja mam obecnie, że zwiększa maksymalny poziom życia. Więc wolę zostać jednak przy tym. No jeżeli chodzi o tą lokację, to by było w zasadzie na tyle. Dobra, więc przechodzimy sobie teraz trochę dalej do tak zwanego niegasnącego kościoła. To będzie w sumie ostatnia lokacja, jeżeli chodzi o tą całą krainę do sprawdzenia. Jeżeli mnie pamięć nie myli, to w tym miejscu również była jakaś walka z dosyć ciężkim bossem. I chyba nie można było tych całych dusz przyzywać. Więc trzeba będzie uważać. Ta rzeczywiście nie mogę swoich dusz przyzywać, więc zobaczmy. Tam mamy wroga za sobą. Co jest? Przez chwilę nie mogłem temu wrogowi nic zrobić absolutnie. Patrzcie, jaka furia. Może skończy jej się ta energia. A, fajne obrażenia na jednego strzała. W zasadzie zginąłem. Ten miecz musi być naprawdę bardzo dużo warty. Jeszcze całą energię moją przebiła. Kurde. Jak sami widzicie, wróg ma dosyć spore obrażenia. Dobra, przepiękne combo. Dobra, załatwiony. Anastazja tak zwana. No cóż, pamiętam, że próbowałem z tym wrogiem zawalczyć, nie wiem, jakieś 5 poziomów temu, to było dosyć ciężkie. W sumie nie spodziewałem się wtedy, że będzie w tym miejscu jakaś walka z bossem i zostałem załatwiony dosyć prosto. No ale sami mogliście zauważyć, na jednego strzała w zasadzie całe zdrowie oberwałem, więc trochę to jednak bolało. No i to było na tyle, więcej w sumie chyba nie widzę. Mamy tego całego save'a. No i co, możemy rozwój postaci? Ile ja mam w ogóle pieniążków? Kurde, 2500 chyba dostałem za nią. To jednak całkiem spora liczba. Dobra, zobaczmy jeszcze na tą skałkę. Ale to było w zasadzie chyba na tyle. A więc tak, to jest właśnie granica tej całej krainy, powiedzmy. Tu mamy właśnie taką czerwoną pustynię i z tego co widziałem, no to w to miejsce raczej trochę później należy się udać. Na samym początku trzeba będzie przejść trochę niżej, a mianowicie tędy. Natomiast jeżeli chodzi o tą początkową krainę, to z tego co widziałem, udało mi się przejść wszystkie dungeony. A więc tak, teraz przejdziemy sobie na nową krainę. Dobra, w takim razie tym razem mamy się dostać do mostu ofiarnego tak zwanego, a więc proszę bardzo, ciśniemy tą główną ścieżką. No i tak, przejdziemy do tej nowej krainy. A więc jeżeli chodzi o ten most, no to trochę dalej mamy do czynienia z taką ogromną kuszą. Z tego co pamiętam, wcześniej właśnie zaczynali do mnie strzelać. Więc nie opłaca się od razu schodzić z tego konia. Tam właśnie dalej mamy tą nieprzyjemną pułapkę. Najlepiej od razu tego z kuszą załatwić i dopiero wtedy pomyślimy co dalej. Zaraz, zaraz. Kurde, co ja zrobiłem najlepszego? Ejże. Jezu Chryste, jak do mnie biją niektórzy. Rany boskie, co się w tym miejscu dzieje? Jak sobie widzicie, dosyć sporo walki. Nawet kogoś z tych wrogów załatwiłem w niespodziewany dla mnie sposób, no ale kluczowa sprawa ewidentnie, żeby tego jednego załatwić i w sumie tyle. I co oni będą, jakie oni w ogóle skoki potrafią wykonywać? Patrzcie na to. No ale łatwo ich wtedy skontrować, całe szczęście. Kurde, dobra, to już ostatni.
No to już nie jest nikt nadzwyczajny, prawdę mówiąc. Walczyłem z takimi wielokrotnie. Jak rozpoczynaliśmy naszą przygodę, to byli to dosyć mocni przeciwnicy, ale teraz te levele są już o wiele wyższe. Dobra, zobaczmy. Klucz kamiennego miecza, czyli ten, który wykorzystywaliśmy na przykład na tej północnej lokacji, czyli tych bagnach. Może pamiętać jeszcze dzisiaj. Czasami są właśnie one tak w tym świecie przedstawione. Kamień kowalski to z kolei było do ulepszenia broni, jasna sprawa. No i tyle, jeżeli chodzi o ten most. A nie, jeszcze jakieś przedmioty, ale to chyba już mniej warte. Dobra. W takim razie most został załatwiony i co dalej? A, mamy save'a. Czy nie będę musiał co chwilę właśnie tego mostu tak przekraczać? Dobra, zobaczmy. No i zawsze można jeszcze odpocząć. Może z tą Mariką porozmawiamy? Nie, nie ma takiej możliwości, więc powiedzmy, że do rana odpocznę. Czasami w niektórych tych save'ach są możliwości rozmowy z tą, nie Mariką, tylko Meliną, chyba ona się tak nazywa. Więc warto zawsze to sprawdzać. No ale tym razem nic nie było. O, ale z kolei mamy jakąś nową bohaterkę. Ewidentnie trzeba będzie z nią porozmawiać. Witam serdecznie. Hello? Is somebody there? Might I bend your ear for a moment, please? My name is Irina. I've escaped from Castle Morn to the south. The servants there have rebelled. I can't be sure what it is. My eyesight's been weak since birth, you see. But I swear I heard frightful howling from all over. My good father secreted me out the castle, but decided himself to stay. He says it's his duty. As commander. I fear for father's life. The servants are full of wrath, filled with hatred for every one of us. They've since come for every one of the companions I escaped with. They haven't spared a soul. I fear it's no different at Castle Morn. Please, I implore you, would you mind taking a letter to my father at the castle? My soul wishes that he escape, even if his honor should be the price. Please, I just want him to be safe. No dobra. Thank you, dearly. Then please, take this. List Iriny. Deliver it to my father, who remains in the castle, if you please. Jeszcze coś? If you wouldn't mind, deliver the letter. He can be stubborn. Nie, to już się powtarza, czyli nie ma nic nadzwyczajnego. Ale więc mamy list Iriny. I teraz mam dylemat, bo nie czytamy cudzych listów, więc nie mam pojęcia. Ale może niektórzy z widzów czytają cudze listy, więc nie wiem, co mam zrobić. Najgorzej. W takim razie, co ja zrobię, to będzie zaraz. Wejdziemy sobie w swój ekwipunek i pokażę wam ten list, ale go nie przeczytam. Nie wiem. Dobra, mogę to zrobić? List zaadresowany. Okej, czy nie ma w zasadzie żadnej informacji, znaczy zawartości, przekazany przez Irynę, zaadresowany do jej ojca, dowódcy zamku Morne. Przepiękna jedwabna chusteczka, nieco splamiona krwią, można z niej odczytać słowo. No tak, ale nie wiadomo jakie. Dobra, a więc gdzieś na południu mają być jakieś ogromne zamczyska. No, z pewnością to wszystko jeszcze sprawdzimy, ale no nie wiem, czy jeszcze dzisiaj. Ten z kolei dziesiątki różnych przeciwników, myślę, że nie jest to jakoś super warte, żeby z nimi walczyć, po prostu sobie przebiegniemy. Z takimi wrogami walczyłem już nie jeden raz, więc tak, po prostu sobie przejedźmy dalej i... No i teraz pytanie, gdzie miałbym się w zasadzie udać? Ta kraina jest jednak całkiem rozległa. Wtedy mam jakieś ognisko. Może to będzie warte uwagi. O, i przy okazji mamy kolejnego save'a. Jeszcze wyskok na górę. Wiele ciekawych lokacji, to z pewnością.
przy okazji mamy save'a dosłownie na każdym kroku. Dobra, a ten bohater, witam serdecznie, to chyba jakiś sklepikarz. A, dobra, powiedzmy, że sprzedaję. Ile mam kasy? 3600. Coś sobie posprzedaję, jakoś się zaraz ulepszę. Dobra, w takim razie jakoś się ulepszyłem, jestem na 27 poziomie. W zasadzie mógłbym to jakkolwiek przedstawić, jeżeli was to interesuje. Posiadane runy 91, dobra, macie statystyki, jakieś obrażenia, dobra, więc to było w zasadzie na tyle. No i powiedzmy, że dalej przejdę chyba w tą stronę, tą główną ścieżką i widzę już jakiś ogromny fort na horyzoncie. Więc zaraz zobaczymy. Chwila, moment. To może być mapa, tak bym się spodziewał. O kurde! Czy udało się odnaleźć mapę, ale problem jest w tym, że ktoś zaczyna do nas strzelać. To jakaś ogromna kusza. Nie mogę teraz tej mapy podejrzeć, no dobra. W takim razie powiedzmy, że skrócimy odległość. Czy to jest jakaś walka z bossem? Nie widzę tej całej kuszy jeszcze. Co za przeciwnik? A, za tym, no dobra. W takim razie mamy do czynienia, okej, jakiś ogromny kolos łucznik. No czegoś takiego jeszcze nie było. Jakbym oberwał, to zapewne trochę by bolało. No, teraz trzeba będzie zdążyć. Dobra, mamy walkę z bossem, zobaczmy jak to się będzie prezentowało. Dobra, piękna sprawa. Urany! Nie żyje najgorzej. Co za mroczny płomień. Dobra, okej. Dobra, więc jeszcze raz, tym razem wróg w ogóle mnie nie widzi. Może będę mógł go jakkolwiek zajść. Chwila, moment, jeszcze zejdziemy sobie z tego. I zaraz zobaczymy. Co z tym przeciwnikiem? Właśnie tego ognia się najbardziej obawiam. To mi całe zdrowie zdało przed chwilą. Dobra, załatwiony, całe szczęście. No, miał tylko jeden poważny atak właśnie. Z tych ogromnych, znaczy po pierwsze z ogromnych strzał i po drugie... Ten ogień niesamowity, to naprawdę mocno bolało. Nie zdążyłem się uleczyć. Dobra, w każdym razie mamy tego save'a kolejnego. I to jest zapewne ten fort, o którym wspominała nam właśnie ta bohaterka. Chyba Irina. Ale to już jest chyba dosyć bardziej poważna lokacja. O, przy okazji mamy... Mamy windę, znaczy mamy ten cały zamek, mamy mapę, więc wspaniała sprawa. Więc zanim, nie wiem, zrobię coś bardziej konkretnego, no to na samym wstępie zwiedzimy sobie lokację. Nie wiem, ten bardziej otwarty świat, na przykład z tamtej strony. Tak, wokoło. No i te bardziej szczegółowe lokacje, jak ten zamek, no to zobaczymy kiedy indziej. Więc chwila, moment, co mnie jeszcze czeka interesującego w tej lokacji? Tamtędy? Okej, mamy do czynienia z jakimiś meduzami. No w sumie nie muszę z nimi walczyć, po prostu wezmę sobie przedmiot i załatwione chyba. O kurde! Jaka straszliwa trucizna, dobra, wolę już nie ryzykować. Na zielono jeszcze zaznaczona. Może jeżeli zostanę trafiony, to od razu ginę. W sumie czegoś bym się takiego spodziewał po tej produkcji. Dobra, zajdźmy jeszcze ten ogromny zamek jakoś od tyłu. Może coś znajdziemy ciekawego? Chwila, moment, jakieś sekrety wspaniałe? Nie, chyba nic nie ma. Lilia Triny jedynie i po robocie. Nie, w takim razie zrobię eksplorację świata, może odnajdę jeszcze jakieś ciekawe inne lokacje. Może w tym lesie na przykład? Zaraz, zaraz. Rzeczywiście mamy jakiś las.
No zazwyczaj te moje odcinki skupiają się przede wszystkim na tych wszystkich dungeonach, żeby to przedstawić i rzadko kiedy właśnie pokazuję eksplorację świata. No ale w dzisiejszym materiale powiedzmy, że na tym się skupię. No i zobaczymy, co takiego znajdę. Jacyś nowi przeciwnicy. Chyba jakieś kościotrupy, tylko że atakują na dalsze odległości, nie wiem, w zasadzie w jaki sposób. Kurde. No nie widzę w zasadzie żadnych przedmiotów interesujących. Kurde, jakieś jeszcze kraby wychodzą. Może nie ma co ryzykować. A, tylko jeszcze jakiś przedmiot, złote runy. Czyli po prostu... Powiedzmy, że waluta w tej rozgrywce. Nie, no na kraba nie musimy walczyć, to jest chyba ktoś potężny. Pamiętam, że kiedyś grałem w tego Dark Souls 3 i tam byli podobni wrogowie. Dobra, dalej w tym lesie, co mamy interesującego? Jakieś niedźwiedzie. No, z takimi to już walczyłem wielokrotnie, czy ten jest trochę mocniejszy? Już mają po 800 zdrowia około. Więc to już całkiem spore liczby. No nie widzę w zasadzie innych ciekawych rzeczy. Może jakoś tędy. Tam było jeszcze właśnie takie wejście na górę. Za pomocą tej wyskoczni, więc może to sobie jeszcze sprawdzimy. Jakie tam będą interesujące rzeczy. Przy okazji mamy właśnie jakąś, nie wiem, basztę. A tędy? Bo z takim wrogiem jeszcze nie walczymy akurat. To akurat jakaś nowość. Jeszcze nawet niezłe obrażenia posiada, połowę zdrowia na jednego strzała, ale... No już jestem wymaksowany dosyć. Dobra, więc cofnąłem się jeszcze do tego poprzedniego save'u, do tak zwanych murów obronnych zamku Morn, więc zobaczmy. Wydaje mi się, że dałoby radę na te mury jakkolwiek wskoczyć. Patrzcie na to. Czy jest taka opcja? Tak, rzeczywiście. Tym oto sposobem może jakiś przedmiot odnajdę. Wielka skorupa żółwia. No dobra. Tędy? Rozgrzewający kamień. Raz, dwa. Więc to nie jest jakiś specjalny chyba przedmiot, tylko coś do kraftowania prędzej. Chwila, moment. Może jeszcze jakoś tędy przeskoczymy, ale... Dałby radę? Chyba nie ma takiej opcji. Tam patrzę jeszcze te kolejne mury, ale... Nie widzę niczego super nadzwyczajnego. Chwila, moment. Jeszcze raz się teleportuję. I postaram się skoczyć w jakąś inną stronę. Ta wyskocznia daje naprawdę bardzo duże możliwości. Wiele miejsc można właśnie wyskoczyć. Może jakieś sekrety jeszcze odnajdziemy dzięki temu, na przykład tędy. Patrzcie na to. Jeżeli tak bym to wykonał... Kurde, jak się gra zacięła. No i patrzcie, teraz tędy, możemy jeszcze podskoczyć. No ale co w związku z tym? To nam nic absolutnie chyba nie daje. Tędy? Ej, że patrzcie na to, może jeszcze jest jakiś potencjał. Niby schodzę jakoś piętro niżej, ale... Nie, już więcej nie ma. Może z tamtej strony właśnie ten zamek jeszcze mamy, kurde. Ciężko powiedzieć. Skaczę sobie po tych wszystkich murach i tyle. Nie, szukam szczegółów na każdym kroku, ale już nie widzę w sumie nic więcej. Tamtędy chyba nic nie ma. Może jeszcze z tej strony postaram się coś znaleźć. Nie patrzyłem w zasadzie tej części murów. No to już nie będzie chyba niczego nadzwyczajnego. Tylko jakieś fragmenty ruin. Ale jeszcze na tą część zamku tych murów dałoby radę wejść, z tego co widzę.
Albo z tej strony. Czy to jest jakaś ciekawa sprawa, jeżeli chodzi o tą lokację? Mamy niby jakiś pradawny... Jak to nazwać? Domeczek. Strzeżony przez szczury, ale... Nic nadzwyczajnego. Co się mogło w tym miejscu wydarzyć? Że tacy nieprzyjemni wrogowie to opanowali. Może jakaś choroba albo coś w tym stylu. No ale nie mogę nawet wejść do środka, nic w tym stylu, więc... To było chyba na tyle. Chyba, że wejdziemy od góry. Jeszcze będę mordował zwierzęta. Zaraz, zaraz. Tak spróbujmy zrobić. Nie, czyli ten domek jest nieważny. Dobra, w takim razie zwiedziłem sobie w zasadzie całą część z tej strony. Ten jeszcze most, to przejście główne i w zasadzie nie widziałem już niczego nadzwyczajnego, więc jeżeli chodzi o tą lokację, to było w zasadzie na tyle. No i zobaczymy, co będę dalej robił. Może do tego zamku Morny się dostanę, nie wiem. Może to jakoś bardziej szczegółowo zobaczę. A więc tak, jeżeli interesuje Was taka kontynuacja, to polecam zostawić lajka, suba, dzwonka. No i w sumie tyle, ja się z wami żegnam, no do jutra.